Cześć! Rozpoczęły się targi we Frankfurcie, a my mamy pełne ręce roboty, gdyż przygotowujemy dla Was podsumowanie dzisiejszych i najważniejszych premier na targach, w tym na poboczu inne newsy, koncepcje i domniemania. Zatem nowa konstrukcja podłogowa Pininfarina, zbliżający się pick-up Tesli oraz inspirowany retro Volkswagen Golf 8. Zaczynamy! Pininfarina ogłosiła rozpoczęcie współpracy z Boschem oraz Bentley przy konstrukcji wysokowydajnościowej elektrycznej platformy podłogowej do swoich przyszłych modeli. Te trzy firmy będą wspomagać się swoim doświadczeniem i konstruować płytę modularną w stylu M i B Volkswagena. Pininfarina jest w trakcie przygotowań modelu Battista, czyli elektrycznego super samochodu. Plany firmy są szerokie. Chce w przyszłości wprowadzić do produkcji aż trzy nowe SUV-y, a do tego jeden tajemniczy samochód rozwijany pod nazwą Pura Vision. Póki co nie zdradzono jednak żadnych informacji dotyczących budowanej konstrukcji. Nie da się uniknąć wrażenia, że elektryczne pick-upy to ostatnio temat bardzo gorący. W przygotowaniu są takie modele jak Tesla Truck, Rivian, Atlas oraz Ford F-150. Z pewnością w momencie premier tych wszystkich samochodów rozpocznie się ostra walka o przede wszystkim amerykańskiego klienta. W sieci pojawiły się pierwsze szkice prezentujące, jak może wyglądać wnętrze nowej Tesli. Na desce rozdzielczej pojawi się oczywiście duży ekran dotykowy, a przycisków fizycznych będzie jak najmniej, zupełnie tak jak w Tesli Model 3. Pojawiły się też wizualizacje prezentujące możliwy wygląd zewnętrzny, który prezentuje się bardzo koreańsko, a przy tym mało praktycznie. Spodziewamy się raczej prostej i minimalistycznej konstrukcji zdolnej do rywalizacji z Fordem oraz Rivianem. Póki co Tesla nie zdradza jednak, kiedy auto ujrzy światło dzienne. Nie kryje się z przygotowaniem do wprowadzenia za to crossovera Tesli Model Y oraz ciężarów o nazwie Semi. Ósma generacja Volkswagena Golfa zostanie zaprezentowana już niedługo w Europie. Póki co pierwszeństwo ma elektryczny ID.3, o którym dowiecie się dzisiaj z późniejszych materiałów. Wygląd nowego ważnego kompakta niemieckiej marki jest już z grubsza znany, gdyż samochód pojawił się na szpiegowskich zdjęciach wiele razy w kamuflażu oraz bez folii maskującej. Graficy z Kolesa Ru popełnili jednak wizualizację prezentującą, jak mógłby wyglądać nowy Golf, gdyby otrzymał stylistykę inspirowaną z najstarszymi modelami. Sami wiecie, okrągłe przednie światła, plastikowa czarna atrapa chłodnicy, ciągnąca się od lewej do prawej lampy z logo Volkswagena po środku. Sami zobaczcie i powiedzcie, co myślicie o tej wariacji. Gama Audi Sport wciąż się mocno rozszerza, a producent planuje wprowadzanie kolejnych modeli. Nadchodzące RS Q3 oraz RS Q8 tylko rozpędzają Niemców. Teraz zapowiedzieli jeszcze następną generację Audi RS4 Avant, które otrzyma zupełnie inną jednostkę do napędu. Szybkie kombi dostanie do napędu układ plug-in hybrid, który pozwoli obciąć emisję dwutlenku węgla oraz zwiększy wydajność silnika. Auto powinno zostać zaprezentowane jeszcze przed końcem roku, aby zakończyć odświeżanie linii A4. Pod maską tego samochodu znajdzie się silnik 2,9 litra V6 Twin Turbo o mocy 444 koni oraz 600 Nm momentu obrotowego. Przyspieszać do setki będzie najprawdopodobniej w czasie 4,1 sekundy. Audi nie żartuje z układem hybrydowym, o czym świadczy zastosowanie tego rozwiązania w nowym RS6 Avant oraz RS7 Sportback. No, teraz czekajcie, bo za kilka godzin na kanale ukaże się podsumowanie dzisiejszych premier na dniach prasowych we Frankfurcie w formie top. Do zobaczenia również w kolejnych dedykowanych materiałach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał oraz obejrzeć wczorajszego testu Renault Zoe.